Dobry wieczór Państwu, nie magister Zarzycki. Staszów już śpi, ale nie magister Zarzycki czuwa. Ja się zdrzemnąłem tam ze dwie godzinki w ubraniu, tak się zdrzemnąłem w beczce. I teraz wylazłem z beczki. No i proszę Państwa, tutaj patroluję te stoły bilardowe. O, to jestem ja, nie magister Zarzycki. Kłania się Państwu. Ubrałem się już ładnie w kurteczkę. I teraz pokażę Państwu metodę, co się robi, jak za długa folia jest na stole. Ja taki węzeł tam zrobię, taki kok skręcę. No po to, żeby wiatr nie rozwiał tego, żeby taki kok leżał sobie spokojnie na ziemi. Jest godzina w tej chwili, proszę Państwa, 11:30. Jak nie zapomnę na końcu nagrania, to pokażę Państwu zegar na wieży tego naszego ratusza, który nie jest ratuszem, bo to nigdy nie było ratusza. To są takie sukiennice krakowskie, jakby sukiennice staszowskie na wzór sukiennic krakowskich, a być może na odwrót było. No to proszę Państwa, Staszów też przodował może w niektórych rzeczach, a w tej chwili to na pewno przoduje, jeżeli chodzi o bilard w Polsce, taki bilard amatorski. Ja proszę Państwa, przyznam się, że doznałem szoku, kiedy dowiedziałem się, że chyba najlepszy klub bilardowy w Polsce, w Kielcach jest taki, ma 8 stołów bilardowych. Mój Boże, ja mam 7. Co prawda, nie, no, znaczy 7, ja mam więcej, bo mam takie też przenośne, takie, że można postawić na stole, że jest taki blat, kładzie się go na jakimś stole i można sobie w bilarda grać. To takie to mam łącznie z 15. Lekko liczę. No a tam ma 8. Z tym, że no, na pewno te stoły, te 8 ich, są bardziej profesjonalne niż te nasze. Z tym, że ja kupując je, kierowałem się moimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą i pracą w szkole. Żeby po prostu to były takie stoły, które nie mają żadnych ozdób, bo te ozdoby będą urywane, niszczone, drapane i tak dalej. Oraz, żeby pod te stoły dało się dużo rzeczy schować. Czyli na przykład, gdyby on stał gdzieś na korytarzu, czy w jakiejś wnęce korytarza, no to wtedy tam pod niego można na przykład piłkarzyki wstawić, położone poziomo na przykład. Albo on jakąś paczkę z książkami załóżmy, albo paczkę z grami. Albo wsunąć jakiś stolik na kółkach, na którym szachy leżą załóżmy. Czy w tym stoliku tam coś jest. No takie różne, proszę Państwa, kombinacje. O, widzą Państwo, ten kok już jest gotowy. Oraz proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, żeby to były takie stoły konferencyjne, czyli żeby przy nich można było coś zjeść, żeby można się było uczyć przy nich, posiedzieć, porozmawiać, no, pograć w szachy na przykład i tak dalej. Znaczy, oczywiście w szachy, no to one są takie za szerokie trochę, chociaż nie, da się grać w szachy, nie są za szerokie, ale na przykład można na rogach grać, jeden z jednej strony rogu, drugi z drugiej strony rogu, no i tak dalej, przechodzimy o stoły proste w konstrukcji, funkcjonalne, a jednocześnie takie no, profesjonalne, czyli żeby był kamienny blat, dobry, żeby było drewno, żeby to się nie niszczyło szybko oraz żeby były ciężkie. A proszę Państwa, dlaczego żeby były ciężkie? Proszę Państwa, żeby jak przyjdą panowie policjanci i powiedzą, że mam to wszystko natychmiast zabrać, no to żeby po prostu było jasne, że ja jestem za cienki Polek, żeby to wszystko zabrać na plecy, a przecież w tym mieście nikt mi nie pomoże, dlatego no, wszyscy się boją. No. To jest takie społeczeństwo, no może nie wszyscy, bo tam paru ludzi do kamerki. Ja nie wiem, czy w ogóle mi widać tej kamerce, ja tak mi rozkroku stanę o takim jakimś Zenkutsu Dashi z jakiegoś tam karatek, powiedzmy. O, i wtedy może będzie moja twarz na wysokości kamery, na wysokości obiektywu mojej kamery. Ale no, straciłem wątek, proszę Państwa, na fan, no, o co mi chodziło. Aha, że no, w tym mieście no, jest... No jest ogromne tchórzostwo, to zresztą chyba tak jak w innych miasteczkach takich niewielkich, no gdzie się wszystkiego boją. Zresztą, że właśnie dlatego tym bardziej doceniam tych paru, może parunastu ludzi, którzy do kamerki odważyli się powiedzieć no, parę słów prawdy. Jedni mi popierali, drudzy mnie nie popierali, no ale nie no, chyba większość to popierała. Chyba wszystkich do kamerki to przekonałem, że to co robię ma sens. Tak mi się wydaje. Przynajmniej, chociaż tam niektórzy no, mieli tam jakieś, no ale proszę pana, ale mógłby pan na przykład wcześniej na przykład porozmawiać z panią dyrektor albo coś, no ja tłumaczę, no ja rozmawiałem, no ale mógłby pan mieć na piśmie zgodę. Zgodę na piśmie to ja nigdy nie będę miał przy takich ludziach, jacy tutaj rządzą światem w Staszowie, po prostu. No to jest takie towarzystwo trochę no dziwne w tym sensie, że proszę Państwa, ja mam wielki, może powiem tak, mam wielki szacunek na przykład do policjantów, mam wielki szacunek nawet do pań woźnych, do sprzątających tutaj rynek i tak dalej, bo to są konkretni ludzie inteligentni, z którymi się idzie dogadać, bo to są ludzie,
których inteligencja jest ćwiczona w pracy. No, policjant, który jest nieinteligentny, to po prostu nie przeżyje. Tam jest selekcja naturalna. No, nieinteligentny policjant, żeby być tam w policji tam kimś, no to raczej jakoś tam się awansuje. No, może tam jakieś wykształcenie też mam, gra rolę, no ale raczej jest taki, tak mi się wydaje przynajmniej. Przynajmniej tak powinno być moim zdaniem, że jest jakiś taki awans, że od takiego tak zwanego krawężnika idzie się w górę i jak się jest dobrym, no to w końcu jest tam się szefem policjantów gdzieś tam w miasteczku, potem w województwie, potem w Polsce, no tak. Tak przynajmniej mam takie wrażenie, że tak powinno być i myślę, że coś w tym jest, może nie do końca, ale coś w tym jest. No więc taki policjant, który jest na samym dole tej hierarchii, no to on się spotyka z autentycznymi bandziorami. Z bandziorami, z wariatami, z jakimiś szaleńcami, z jakimiś ludźmi strasznie nerwowymi, zdenerwowanymi i tak dalej. I on jak jest nieinteligentny, to on nie przeżyje, nie przeżyje kilku lat po to, żeby wdrapać się wyżej na jakiś wyższy szczebel awansu, już nie musieć moknąć na deszczu, marznąć w zimie, czy pocić się w jakimś mundurze w lecie, bo a munduru zdjąć nie można, no bo tam jakaś ważna osoba akurat przejeżdża przez ulicę. Przepraszam, wezmę kamerkę teraz do ręki. Aha, no, tak, chyba trochę chyba pochodzę. Bo to zębiutsu daci dawno nie piszone przeze mnie, no nie służyło mi. Krótko mówiąc, ścięgna się napinały, mięśnie się rozciągały, stawy trzeszczały, a kości groziły złamaniem. No, przy okazji widzą Państwo, jak to te stoły są tutaj pięknie poustawiane. Aha, no właśnie, więc proszę Państwa, żeby tego wątku jednak nie stracił do końca. Więc chodzi mi o to, że w niektórych zawodach jest jakaś selekcja naturalna, taka uczciwa, że ktoś jest dobry, pchnie się w górę, ktoś jest słaby, no to to niestety na przykład ginie wręcz, tak jak w policji, albo no na przykład tak jak wśród sprzątaczy, no to no wywalę go też z roboty, no bo jest nieposprzątane, no bo tam czegoś nie... O, widzą Państwo, jedzie policja i bardzo dobrze, ja się z tego cieszę, ja lubię policję, autentycznie. Jestem wielkim fanem policji. To nie znaczy, że jak ktoś tam ma jakieś pretensje o coś, że tam no źle interweniowali, że tam no ktoś tam napyskował komuś, ktoś... No policja też miała taki trochę trudniejszy okres, chyba, chyba nie w tym sezonie, chyba w zeszłym sezonie miała taki okres, że tam na Golejowie strasznie ścigali zapalenie papierosów w niedozwolonych miejscach, to znaczy była tabliczka, był kosz taki betonowy i była tabliczka tu wolno palić, a ktoś sobie siadł nie na tej ławce, bo ta była zajęta akurat, tylko na sąsiedniej, zapalił sobie papieroska, no i tam była wielka interwencja, skończyło się tam nawet chyba z godzinna, nawet czy dwugodzinna, bo tam ktoś się upierał, że on tam coś tam nie zrobi, że nie przejdzie do radiowozu, czy coś takiego, no przyjechał radiowóz, no była straszna awantura. Przy czym no, ja miałem kamerkę, oczywiście mogłem dosygnować i tak dalej i mieć jakiś fajny filmik, ale mówię nie, no ta policja pracuje w tym momencie na moją korzyść, dlatego że ja nie lubię tego rządu, który rządzi w tej chwili w Polsce, a oni akurat zdobywają antywyborcę. Tego chłopaka, który tam sobie zapalił, czy dwóch tam może było, w miejscu niedozwolonym, w sensie, że o 2,5 metra dalej niż ta ławeczka, która stała przy tym napisie tu wolno palić, rodzinę tego chłopaka, znajomych, kumpli i tak dalej, więc sobie myślę, to mi w ogóle nie przeszkadza, nic złego się tam nie dzieje, nikt tam go nie bije, nie szarpie, tylko po prostu no, jakaś formalna interwencja, taka trochę może... Ja nie lubię palenia, widzę Państwa, jak ktoś pali koło mnie, to mi się ciężko mówi wtedy nawet do kamerki, bo mam takie gardło trochę z moim zawodem nauczycielskim trochę zniszczone, no oraz trybem życia takim, że no, człowiek moknie, marznie i tak dalej. No więc to był taki trudniejszy okres staszowskiej policji, tak chyba ze 2 lata temu, nie w tym sezonie letnim na Golejowie, tylko chyba w poprzednim sezonie mieli takie zapędy. Przy czym część z tych zapędów była bardzo słuszna, bo tam ludzie jak chlali piwsko gdzieś w jakichś takich miejscach, potem butelki rozwalali czy coś, no to ta policja tam zrobiła porządek rzeczywiście. Z tym, że jak gdybym rządził tą policją, to no, trochę inaczej bym tam niektóre rzeczy rozwiązał, ale nic złego się tam specjalnie nie działo. No, trochę mandatów ludzie popłacili i tam trochę towarzystwo się trochę tam na Golejowie może bardziej pilnowało. Może miało to moim zdaniem i złe strony takie, że no taki trochę za duży zamordyzm był wprowadzony, ale miało i dobre strony, że był większy porządek, także jedno i drugie. Ale to był taki no, trudniejszy okres, powiedzmy, starszowskiej policji, ale generalnie ja z niej jestem zadowolony. I to, że te stoły tutaj stoją, to też na pewno jest w dużym stopniu jej zasługa, że tutaj jeździ, patroluje, może jakieś kamerki tam są ustawione na to miejsce, no różnie.
różnie może być. Ale generalnie jest dobrze. Z tym, że tu zastrzegam się, no ktoś tam do jakiegoś konkretnego pana z policji może mieć jakieś konkretne zastrzeżenia i nie twierdzę, że niesłuszne. Ja akurat nie mam, no i tyle. A tak przy okazji to uczyłem dzieci bardzo wielu policjantów, także jak przychodzą tutaj na tą interwencję, no to jak tylko zgodzą się włączyć kamerkę, bo jak takich znam dłużej, no to wtedy tam się pytam, czy mogę włączyć, no bo jak nie znam, to nie pytam, włączam i koniec. No i wtedy tam są negocjacje i jak się zgodzi, no to wtedy tam gadamy o dzieciach, na przykład jego, którego uczyłem. No mniejsza z tym, no tak o tej policji, to ja mówiłem dlatego, żeby powiedzieć państwu, że są takie zawody w Polsce, w kraju źle rządzonym, w kraju głupio rządzonym i w którym no, panuje fatalny system taki ogólnie społeczno-ekonomiczny, taki system etatystyczny, że no, wszystko jest na etacie. No. Nauczyciel to jest etatowy pracownik światy. Czyli to nie jest nauczyciel, nie jest wolny człowiek w wolnym kraju, który uczy tego, kto mu zapłaci, czyli takiego, kto ma do niego zaufanie. Tylko no, dostał etat w szkole, bo miał jakieś tam papiry, a te papiry sobie załatwił w innej instytucji takiej etatowej, gdzie jakiś etatowy profesor te papiry mu dał, że jest pedagogiem, że skończył tam jakąś psychologię, że skończył tam jakieś nauczanie początkowe. Tak przy okazji, jak w akademii to mieszkałem tam na Zamenhofa w Warszawie, no i zresztą też w innym miejscu na Żwirki Wigury, no to te panienki po tych pedagogikach, po tych różnych tam nauczaniach początkowych i tak dalej, no to porządni studenci z matematyki to tam się mało z nim zadawali, no bo to traktowane, że no Boże człowieku, no na co ty zszedłeś, no zamiast sobie jakąś tam chociażby z filozofii znaleźć fajną studentkę, czy z fizyki, z fizyki to tam, no... Z fizyki to ja bym się bał, szczerze mówiąc, bo nie czułbym się pewnie z taką studentką, bo tam bym zaginała, na każdym kroku jakieś tam oszacowanie by robiła lepiej ode mnie, czy tam jakieś rozwinięcie w szereg Taylora błyskawicznie dla funkcji wielu zmiennych by wykonała. Ja bym tam trochę, ja bym tego nie dał rady, bo tak wiedziałem, że wiedziałbym, że się da, ale nie byłbym pewny do końca swoich kompetencji, a te bestie były naprawdę dobre. Z tym, że ja nie mówię tu o studentkach z fizyki, bo chyba żadnej tam specjalnie nie znałem za bardzo, ale studentów z fizyki to znałem. No w ogóle wykładowców z fizyki, no byli goście z matematyki, no niesamowicie, jeżeli chodzi o takie obliczeniowe sprawy. To tutaj, tam gdzie oni, im się zaczyna problem, to ja wcześniej już byłem poddany, że tak powiem, na podłodze leżałem. Na podłodze intelektualnie, że tak powiem. Dobra. No mniejsza z tym, no więc proszę państwa, ta oświata jest tragiczna, ale policja nie. Bo są jednak zdrowsze reguły, no jest selekcja naturalna, ktoś kto jest głupi to nie przeżywa paru lat w policji, bo jakiś bandzior go zakatrupi. Przy czym ja nie mówię, że to jest dobrze, że bandziory zakatrupiają policjantów, ale bandziory są, zawsze są, byli i będą, z tym, że przy takim systemie, jaki my mamy, to tych bandziorów będzie coraz więcej, dlatego, że ten system to jest wylęgarnia bandziorów. No bo na przykład młodzież, taka jak tutaj przychodzi, jak ona nie ma co robić, no to ona z nudów tam zaczyna rozrabiać. Najpierw tak trochę delikatnie, potem ktoś tam się obrazi, potem ktoś komuś da, jak to się mówi, w mordę, potem tamten ma kumpli, ci kumple się zaczają na tego, który dał w mordę, no i mają go tylko skopać, a akurat skopali trochę za mocno i człowiek zginie. No przecież w Staszowie były też takie przypadki. Może nie w tym roku, nie w zeszłym. Zresztą ja też nie śledzę tych statystyk, no nie interesuję się tak za bardzo, ale czasami jak coś gdzieś tam w pobliżu miejsca, gdzie mieszkam, coś się stanie, no to no były takie przypadki, że ktoś zginął, no tam skopany, pobity i tak dalej. I to czasami nie tak daleko od miejsca, gdzie ja mieszkam, więc wtedy wiem, no bo tam sąsiedzi gadają o tym i tak dalej. Więc policja ma generalnie ciężką pracę. I przy okazji myślę, że taka sympatia, bo czuję taką nic sympatii ze strony policji, bo tutaj nie przychodzą, nie zawracają głowy nam. Widzą, że... Ale myślę, że kontrolują, bo jak jeżdżą, ludzie grają, no tak sobie przyglądają się, co tutaj się dzieje. Czasami nawet mi takie dobre rady dają. O, na przykład widziałem tutaj, podjechał radiowóz aż ze 3-4 dni temu może,
Myślałem, że znowu będę miał jakąś ciekawą rozmowę z panami policjantami, już tam łap za kamerkę, a tutaj nie. Pan policjant, proszę państwa, wyszedł z radiowozu i poszedł tutaj za ten murek, za tą budowlę. Nawet nie bardzo wiem, co ta budowla znaczy. Czy to jest pomnik czegoś, czy... No nie wiem. Czy jakieś miejsce militarne, tam jakiś... Jest sprzęt militarny ukryty, no możliwe. Wszystko jest możliwe w naszym kraju. Jeszcze po latach komunizmu wcześniejszych i tak dalej. Podszedł tam, jakiegoś tam pana wyciągnął za tego murka, tego pana potem ten pan policjant pospisywał i tak dalej. No i się okazało, że jakiś taki pan, który tu się kręcił koło tego bilardo i tam na sobie grał w bilard, a za tym murkiem sobie jakieś piweczko chciał wydoić. No i pan policjant powiedział, że proszę, no niech pan uważa tutaj, bo oni tam łażą. Ja oczywiście widziałem, że tam ten pan i jeszcze jakiś inny pan też tam wchodzili, tylko ja sądziłem, że ci panowie tam chodzą zrobić siusiu. No to jak sobie, o widzą państwo, mam rację, policja czuwa. Jak sobie idzie zrobić siusiu, no kurczę, no, jak mam do wyboru, no pilnować pana, który poszedł sobie zrobić siusiu, a tutaj towarzystwo takie troszkę, no... mniej mi znane, które pilnuje, żeby się nic tutaj złego nie stało, no to im i stołom za 42 250, łącznie z piłkarzykami i archokejem, tak od razu przypominam, no to mam priorytet wiadomy. No ale jak pan sobie tam chodził piwko pić, no to nie, to rzeczywiście już to wiedziałem. Oczywiście no inni panowie, a i nawet tacy młodzieńcy, no za te filarki zauważyłem też kiedyś, że sobie tam tu sobie gra, a tam za filarkiem sobie by piwko wypił, ale właśnie na przykład dzisiaj jedno takie piwko stamtąd zabrałem i wylałem. Ktoś tam się bardzo złościł na to, ale ma nauczkę, że na drugi raz no, nie należy tam sobie piwka otwartego stawiać, bo ja to piwko zwyczajnie wyleję i to żadne tam protesty mnie zupełnie nie wzruszą. Czyli no, czasami trzeba działać zdecydowanie i oni znają, że znaczy ci, którzy tutaj przychodzą, zwłaszcza ci, którzy chodzili do Hadesu, czyli, proszę Państwa, ja źle mówiłem, to nie było 6 lat temu, 5, tylko to było 7 lat temu. Ja sprawdziłem sobie w internecie, obejrzałem sobie filmiki tam z tego Hadesu, znaczy nie z Hadesu, tylko filmiki wtedy, kiedy zacząłem w ogóle filmować, zacząłem być takim youtuberem, bo ja zacząłem wtedy, kiedy nam ten Hades wywalili, znaczy wywalili naszą świetlicę z Hadesu, z Liceum Wyszyńskiego, tam, z tym, że to była poprzednia pani dyrektor, która miała rozumu mniej więcej tyle samo, co obecna pani dyrektor. Przy czym ja nie mówię, że miała mało, żeby ktoś mnie po sądach nie ścigał, no po prostu, ale rozumiem, miała dokładnie tyle samo w sprawie świetlicy, bo może w innych sprawach, no jedna miała więcej, druga mniej, w innych różnych sprawach nie wchodzę, bo to nie jest w tym momencie takie istotne. Nie wiem, czy w ogóle to jest istotne. Dla mnie nie za bardzo. No więc, aha, co chciałem powiedzieć, że ci, których znam dłużej, właśnie z tego Hadesu, to mam do nich większe zaufanie, ale i oni wiedzą, że jak ja coś mówię, to tak musi być. No ja nie mówię, nie rzucam słów na wiatr, przy czym ja też się nie wtrącam w jakieś tam szczegóły, no. Czyli jak coś mogłoby być lepiej, ale no nie jest to jeszcze tak źle, to niech sobie tak będzie, no. Załóżmy, nie pozwalam pić w pobliżu stołów i palić. Przy czym oni są, sporo z nich jest już dorosłymi, mają tam po 20, 22 lata, 19 tam ktoś ma, no to on ma prawo palić. Zdaje się, że nawet tutaj na rynku jest prawo do tego, żeby palić w tym miejscu, ale szczerze mówiąc, nie sobie na 100%. Ale przypuszczam, że tak. No ale gdyby tak nie było, no to nie będę pozwalał w ogóle tutaj palić. Ktoś, kto próbuje tutaj palić, nie będzie mógł tutaj, znaczy przebywać będzie mógł, no bo ja nie mogę zakazać komuś w miejscu publicznym przebywania, ale nie pozwolę mu grać. Natomiast nie wtrącam się w jakieś takie szczegóły takie, które nie są takie istotne, a ktoś tam by się czepiał, bo są ludzie tacy, którzy się o wszystko czepiają, tacy no, formaliści. No. Mówiłem, że kij bilardowy ma być oparty w tym miejscu, a nie w tamtym. A to miejsce to jest wybrane przypadkowo, załóżmy. O ten filarania, a nie o tamten. No nie, no. Jak nie jest to istotne, czy o ten, czy o tamte, to nie wtrącam się. Nawet jak załóżmy, że ustalę, że kije bilardowe mają być oparte w tym i w tym miejscu, no ktoś zaaferowany walką sportową postawił w innym miejscu, albo ktoś, jakiś kumpel do niego przyszedł i tam coś mu zaczął opowiadać i odstawił tak mechanicznie na bok, no to tam sam ten kilk przestawię, albo tam go upomnę trochę, ale nie będę tam mu zawracał głowy, nie będę go tam strofował. No więc ci ludzie wiedzą, że są proste reguły i te reguły trzeba przestrzegać, czy tych reguł trzeba przestrzegać, bo przestrzegać reguły to tak by znaczyło, jakby same reguły dostały burę.
Jak ktoś jest lepszym polonistą ode mnie, to niech w komentarzu mnie poprawi. Ja chętnie słucham różnych mądrych porad, bo mądry człowiek się uczy od jeszcze mądrzejszych. Taką mam prostą zasadę. Więc z tym, że nie twierdzę, że jestem mądry, to przy okazji, no ale taką zasadę mam. Zasada jest mądra. Niewątpliwie. O, proszę Państwa, ja tak te wątki plątam, czasami motam, bo no coś mi przychodzi do głowy nagle. No, coś Państwu pokażę. O, tutaj młody chłopak na drukarce komputerowej wydrukował nie siadać. O, już wiadomo, nie siadać, bo tutaj zauważyłem, że siadają, a to są przecież piłkarzyki, no to te piłkarzyki mogą zniszczyć. No kto wie, czy tam któreś nie jest uszkodzone od takiego, bo siadywali, tam dwóch czasów widziałem siedzących, ale już jest napisane nie siadać. No i ci uczestnicy tutaj tego klubu naszego bilardowego, przy czym to jest tylko fragment świetlicy, bo moja świetlica ma mieć więcej rzeczy niż klub bilardowy. O wiele więcej, no 100 razy więcej przynajmniej, lekko licząc. No więc ci uczestnicy już będą wiedzieli, że tam nie wolno siadać. No i pan nie magister Zarski się będzie złościł, jak ktoś tam siada i, no i na przykład nie pozwoli mu grać. A jak ja nie pozwolę grać, no to no powiedzmy, ja jestem sam, a jest tam 15 osiłków, ale ci ludzie mnie znają, więc ten jeden osiłek, załóżmy taki nieusłuchany, to jak się nie posłucha mnie, to posłucha tych 14 pozostałych. Oni tam nie to, że go pobiją czy coś tam, ale mu powiedzą: chłopie, no, uspokój się, bo nie będzie tutaj grania. No. Albo zresztą nawet nie chodzi o to, że nie będzie grania, ale no po prostu ci ludzie mają jakiś tam szacunek może do mnie i z tego powodu tam uspokoją tego człowieka, jakoś tam mu nagadają, żeby się uspokoił. I tak to jest. No, nie, proszę Państwa, nadspodziewanie nie mam tutaj. Spodziewałem się większych problemów takich wychowawczych tutaj z uczestnikami tego naszego klubu bilardowego pod chmurką, bo to przychodzi taka młodzież różna. No, nie będę wchodził w szczegóły. Niektóre sytuacje rodzinne tam znam lepiej, niektóre znam gorzej, niektórych w ogóle nie znam, ale naprawdę tutaj przychodzą różne osoby. I nie ma naprawdę prawie żadnych problemów, no dosłownie prawie żadnych. No tam muszę przypilnować, żeby papierosko nie palili przy stołach, żeby nie pili. Oczywiście napoje z prądem to w ogóle nie wolno pić, ale na przykład jakąś tam lemoniadę, czy jakąś tam fantę, czy coś takiego, żeby też nie pili w pobliżu stołu, bo może tam przez nieuwagę zalać stół, czy tam kropnąć jakąś kropelkę tego płynu żółtego na zielony stół i to będzie brzydko wyglądało. Starszym to tłumaczę w ten sposób. No ja wiem, że ty jesteś ostrożny, ty nie polejesz, ale dajesz przykład i tym młodszym, i ci młodsi to akurat będą nieostrożni i poleją. No i ludzie mnie generalnie rozumieją, czyli no i idzie się dogadać z tymi ludźmi, czyli podsumowując, bo film się robi długi, muszę go raczej skończyć. Z policją się dogaduję, z paniami sprzątaczkami tutaj, które tutaj sprzątają, też się dogaduję, bo naprawdę ich prosiłem, żeby nie wywalały, powiem Państwu czego, żeby nie wywalały tutaj takiego niby zbiorowiska śmieci, załóżmy, takich folii, ale ja je wykorzystuję do różnych rzeczy, no coś związać czasami, coś tam uplotę taką linę i coś tam zwiążę. Wczoraj sobie kije bilardowe uplotłem sobie taką uprząż, te kije bilardowe w tą uprząż. Uprząż na grzbiet albo tam do roweru przyczepiłem i zawiozłem kije bilardowe, które po prostu no wcześniej zapomniałem coś tam z nimi zrobić, mniejsza z tym co. Natomiast no, to jest jedna taka no, jasna strona medalu, że dogaduję się z niektórymi rodzajami, kategoriami ludzi w Staszowie i kompletnie się nie dogaduję z inną kategorią ludzi, czyli z dyrektorami szkół. Z tymi, chociaż są tacy, z którymi się dogadywałem bardzo dobrze, no właśnie ta pani dyrektor ze szkoły podstawowej numer 3 na Pipale. No, dogadywałem się z nią w ciągu 10 sekund. Podam Państwu przykładzik. No, przyjeżdża do mnie z Warszawy co jakiś czas taki z dziadusiem albo z ojcem, albo z ojcem i z mamą, taki chłopaczek, no bardzo zdolny chłopak, który jak miał chyba 5 lat już przyjeżdżał, potem miał 6 lat przyjeżdżał, 7, no teraz ma 8 i też był w tym sezonie, że tak powiem, naukowym w roku szkolnym. I ponieważ tam negocjowałem z panią dyrektor Wyszyńskiego założenie tego klubu, świetlicy i tak dalej, przy czym negocjowałem no już od wielu lat, no ale negocjacje są takie nieustające, no to chcąc ją zachęcić, bo ja jej tłumaczyłem w ten sposób, że proszę panią, no będzie miała pani najlepszy taki zespół matematyków małych, 7, 8, 6, być może, a nawet jeszcze mniej letnich. Tutaj w tej szkole, jak będzie świetlica, to ja tych ludzi z całej Polski nawet pościągam tutaj i oni będą mieli zajęcia albo stałe, albo nie stałe tutaj. A w Staszowie to sobie wyszkolę też takich, że no będą wygrywać zawody matematyczne. No i akurat ten chłopaczek był, no więc mogłem go wziąć do szkoły na Pipale na zajęcia.
tam właśnie do tej trójki, bo tak robiłem. Tam prowadziłem tak społecznie jako wolontariusz zajęcia z matematyki dla klasy pierwszej, na bardzo sympatycznej klasy, z bardzo mądrą i też sympatyczną i życzliwą panią, która sama mi poprosiła o to zresztą. Bo widziała, że w przedszkolu tam uczę, a w przedszkole było drzwi dalej, bo przedszkole wynajmuje od szkoły tam dwa pomieszczenia. Przynajmniej tak było w zeszłym roku szkolnym. No więc widząc, że ja stamtąd wychodzę z zajęć, no to zaproponowała, tutaj ludzie w Staszowie się znają, no każdy wie kto kim jest, więc zaproponowała, żebym poprowadził zajęcia też u niej w klasie. No i ja się zgodziłem i prowadziłem przez prawie cały rok szkolny. No z jakimiś tam przerwami może, ale no prawie cały rok tam, może ze 3 tygodnie miałem przerwy raz. Z powodów technicznych, tak to nazwijmy. No i o co mi chodzi, że no właśnie tego chłopaczka brałem, tego małego chłopca z dziadusiem brałem na zajęcia tam do tej podstawówki, na swoje zajęcia, które prowadziłem, no ale i tam w tygodniu wtedy miałem chyba ze 3 albo nawet może i 4 godziny, no żeby takich zajęć pokazowych zrobić więcej, a przy okazji tam chyba ta pani wychowaczni była chora, więc było zastępstwo, jak było zastępstwo, no to to nie było problemu, że ja prowadzę zajęcia, no bo to też było takie jakby zastępstwo inne. I tego chłopca wziąłem do liceum Wyszyńskiego, no chcąc tak jakby zademonstrować tam w szkole, no jakich mam uczniów, że przyjeżdża ktoś tam spod Warszawy, jest świetny i może być lepszy od maturzystów tutaj, tutejszej szkoły. Na przy okazji, no może zainteresować matematyką tam innych, no bo no, taka coś w rodzaju takiej mini sensacji, no chłopaczek ma 7 lat i robi zadania z kombinatoryki, jakieś tam oblicza, ile kombinacji jest 5-elementowych z 7 elementów, czy coś takiego, i wie skąd się to bierze, potrafi wytłumaczyć, a oni nie wiedzą jeszcze. No i jak poszedłem do pani dyrektor, tam z dziadusiem tego chłopca, to pani dyrektor, jak wytłumaczyłem cały problem, oczywiście tam trzeba było chwilkę poczekać na audiencję, no to ojej, proszę pana, ale to ja, ojej, to, ale to jest niemożliwe, bo ja musiałbym zapytać się organu prowadzącego. Proszę pana, to jest tak skomplikowane, no jej, no może jutro jakby pan przyszedł, to ja coś tam będę wiedziała na ten temat. Ja mówię, no nie, no to ja jutro też pojadę tam do trójki, tam zrobię lekcję i nie ma problemu w takim razie. No i rzeczywiście z chłopcem, z dziadusiem pojechaliśmy do szkoły podstawowej numer 3 i tam zapytałem panią dyrektor, czy my... Aha, proszę państwa, dlaczego pytałem panią dyrektor? Dlatego, że w tej klasie, której uczyłem jako wolontariusz, no to było oczywiste, że ja... Znaczy oczywiście zapytałem pani wychowawczyni, czy mogę tego chłopca na parę lekcji tutaj wziąć. I on był takim uczestnikiem lekcji. No, tak jak każdy uczeń z tej klasy, w której ja tam jako wolontariusz działałem, to tak samo na takich samych prawach on tam podnosił rękę, zgłaszał się, coś tam... On oczywiście był lepszy od tych uczniów, których ja tam uczyłem. Zdolniejszy. Czyli no, jakbym tam tak pytał, no, kto się pierwszy zgłosi, to zawsze on by odpowiadał, szczerze mówiąc chyba. Ale no ja tak trochę go tam hamowałem, czyli brałem różnych innych uczniów, którzy też byli zdolni w tej klasie, więc nie to, że on tylko tam się popisywał, tam każdy coś miał do powiedzenia. Przy czym to była klasa pierwsza, chłopiec był też z klasy pierwszej, ten z Warszawy i tu klasa pierwsza. Natomiast co my robiliśmy, a tam na przykład załóżmy ile przekątnych ma 9-kąt. Albo ogólnie, ile przekątnych ma n-kąt. I takie wzory z n tam padały, z tym, że te wzory nie to, że ja podałem wzorek, tylko oni sami musieli odkryć, jak to obliczyć. I ten chłopaczek z Warszawy to odkrył, jak to zrobić. I tam i parę osób z tej klasy też nie wiem, czy do końca odkryło, ale pewne sposobyki tam znajdowali. Więc wspólnymi siłami takie rzeczy robiliśmy, a ja te rzeczy, ja osobiście to miałem w pierwszej klasie liceum, jak chodziłem u pani Jaguś, pamiętam na którejś tam lekcji w pierwszej klasie było to, ile przekątnych będzie miał na przykład 15-kąt. I teraz ktoś jak sobie tylko rysunkami to próbował zrobić, no to się zamotał, zaplątał, zamalował kartkę długopisem zupełnie na niebiesko, jeżeli był niebieski długopis. No bo tych przekątnych jest tak dużo, a ktoś pomyślał tak jak ja, no to wymyślił wzorek własny i podał liczbę. No ja tak zrobiłem, jak byłem tym uczniem ogólniaka. No i tego samego uczyłem właśnie tych pierwszaków. Więc zrobiliśmy zadania z poziomu, powiedzmy, liceum w pierwszej klasie. Ale no, ta pierwsza klasa była trochę poziom no, zbyt skromny dla tego chłopca z Warszawy, więc no, poszedłem do pani dyrektor, czy mogę w jakiejś starszej klasie, tam miałem na myśli 7, bo ta podstawówka wtedy do 7 klasy miała swoje klasy. No i pani dyrektor w ogóle nie
tylko podniósł tak wzrok na mnie, kto to w ogóle pyta o taką rzecz i powiedział, no oczywiście proszę pana, niech pan sobie weźmie. A mówię, jak którą klasę? Mówię, którą pan chce, to wszystko jedno. I to była cała rozmowa z tą panią dyrektor, rozsądną kobietą, która wiedziała, że no, człowiek parę miesięcy tam uczy w tej szkole, no, nikogo nie zgwałcił, nie zabił, nic nie ukradł, nikogo nie obgadał, nikomu nie zrobił na złość. Żyje dobrze z wszystkimi, bo tam ja starałem się żyć dobrze z wszystkimi, naprawdę żyłem z wszystkimi. I z nauczycielami WF-u, i z paniami woźnymi, i z nauczycielami chemii, bo tam się pytałem, czy jakieś plansze do tych przedszkolaków będę mógł z chemii wziąć, jak jakieś pierwiastki im pokazywać, czy coś takiego na jakiejś tam tablicy Mendelejewa, bo takie tam zakusy już czyniłem. Bo rozmawialiśmy o pierwiastkach z przedszkolakami, szczerze mówiąc. A tablicy własnych, no mam oczywiście tablice Mendelejewa, takie różne wielkie plansze i tak dalej, ale wszystko rowerkiem przewieźć nie jest taka łatwa sprawa, więc lepiej pożyczyć ze ściany, zjąć i pokazać, potem zawiesić. No więc starałem się żyć dobrze i ta pani dyrektor to wiedziała, no więc dlaczego ten człowiek, który prowadzi zajęcia w tej klasie, nie może prowadzić zajęć w innej klasie? Tu nie gwałci, nie morduje, nie porywa i nie pluje na podłogę i nie rzuca papierków, to i pewnie w tamtej drugiej zachowa się tak samo. No tak rozmawiała ta pani dyrektor. Więc coś załatwiłem dosłownie w 5 sekund z tą panią dyrektor, no to organ prowadzący musiałby się w opinię swoją wydawać w przypadku tej drugiej pani z liceum Wyszyńskiego, no i dlatego no o wiele wyżej cenię tą panią dyrektor z trójki. Z tym, że nie należy uważać tak, że dlatego, że na jakąś samowolę pozwala, czy coś takiego. No nie, po prostu no, ta kobieta zachowuje się rozsądnie, czyli kieruje rozsądnie szkołą, tak jak na podobieństwo dyrektora tysiąclecia Adama Kozińskiego, bo ten człowiek no, też, no, to był świetny człowiek, tego znałem bardzo dobrze, no bo tam 7 lat byłem nauczycielem, 4 lata byłem uczniem, wobec czego znałem go bardzo dobrze, jego metody działania. No i to były takie metody, że jest jakaś sprawa, to trzeba tę sprawę rozpatrzyć i załatwić, tak albo nie. Natomiast nie odwoływać się do organu prowadzącego za każdym razem, bo to jest to tylko takie zwalanie odpowiedzialności na kogoś innego. No bo, dobrze jest, no może ten filmik jest strasznie długi, ale jeszcze go przedłużę, no, o tym organie prowadzącym Państwu powiem i o mojej, pokażę Państwu teraz przykład, godzinę na zegarze pewnie, widać tam, ja zobaczę, wezmę kamerkę w inną stronę, ja tak macham tą kamerką na wszystkie strony, no, proszę Państwa, ona mam uszkodzoną, nie widzę, jak kamerkę biorę na siebie, to nie widzę, co kamerka widzi, jak kamerkę mam do przodu, to wtedy widzę, co kamerka widzi, no i Tak to jest. Więc proszę Państwa, no rozważmy ten przypadek tak konkretnie. No cóż ten organ prowadzący, który mnie nie zna, który nie widział żadnej mojej lekcji, który, bo na przykład z panią dyrektor ogólniaka Wyszyńskiego, no to ja uczyłem przez lata jej syna do matury. No więc ona wiedziała, czy ja kradnę w domu, czy dostałem niedopałki papierosów, czy przychodzę pijany na zajęcia, czy zostawiłem otwarte okno, załóżmy w pokoju i wiatr potem rozwalił okno i deszcz zalał mieszkanie. No różne takie, no proszę Państwa, no wymyślam już jakieś szczegóły no, nie nieprawdopodobne, no ale ona wszystko wiedziała, że nic takiego nie robiłem. Więc z nami kobieta dokładnie, można powiedzieć, przez 2 lata. Bo chodziłem tam raz w tygodniu przynajmniej, a 2 razy, a czasami 3 razy zdarzało, po 2 godziny załóżmy. Bywały chyba i takie przypadki w jakichś tam trudniejszych okresach matematycznych tego ucznia. Bardzo dobrego chłopaka zresztą, bardzo go miło wspominam. Bardzo konkretny, rozsądny człowiek. Więc ona mnie zna, natomiast ten organ prowadzący, czyli no, ja wiem, pan starosta, czy jakiś tam przewodniczący Rady Powiatu i tak dalej, no to miałem tam niewiele kontaktu z nim, akurat z panem starostą to miałem tylko kontakt taki telewizyjny, że jak wywalili nas z Hadesu, z Liceum Wyszyńskiego, no to pan starosta był takim jakby, był wicestarostą wtedy i był takim jakby rzecznikiem pana starosty, tego głównego, bo pan starosta, ten główny, jakoś nie chciał występować w telewizji w tej sprawie. Raz tam wystąpił, szczerze mówiąc, ale taki trochę był wystraszony jakby. Tak mi dziennikarze tam potem tłumaczyli, że no namawiali go pół godziny, żeby cokolwiek powiedział, no i tam coś tam wydukał. A pan wicestarosta był taki wygadany, no tak jak się to mówi, wyszczekany, więc stąd go poznałem. No i tyle on wiedział o mnie. No i teraz ten człowiek, który wie o mnie tylko tyle, że jak przyjeżdża telewizja, to trzeba tutaj pana Zarzyckiego jakoś tak postąpić z nim, żeby wyszło na moje, a nie na pana Zarzyckiego, na pana nie magistra. Tam chciałem użyć jakiegoś innego słowa, bardziej grubiańskiego, ale powstrzymałem się w ostatnim momencie. No więc i taki człowiek ma zdecydować, czy ja mogę poprowadzić lekcję tam załóżmy w szkole, czy nie. No,
jakie on ma, że tak powiem, podstawy merytoryczne do tego, w takim sensie, co on wie o mnie, no tylko tyle wie, że jak jest mikrofon, to ja mówię do mikrofonu, a nie obok, no bo tam parę razy w telewizji występowałem, więc wiem jak się to robi i wiem, że się patrzy do kamery, a nie pod kamerę, przykładowo, albo nad. No ale no, widzą Państwo takie troszkę paradoksy. Dobra, ale ten film to już jest naprawdę długi, to chyba go skończę, więc nie ma Magister Zarzycki z Państwem się rozłączy. Nie wiem, czy kamerkę tego wieczoru, tej nocy już w zasadzie, bo to jest która godzina? Zaraz wezmę tak, że będzie widać. Jest godzina, proszę Państwa, chyba już po północy. 10 po północy, no to fajnie. Miałem plany jeszcze jakieś kąpielowe, no tak, to kamerkę wyłączę, tutaj się uwinę, bo ja tu jeszcze muszę wszystko skontrolować, proszę Państwa. Pańskie oko konia tuczy. Na przykład zapomniałem pewnych drobnych rzeczy zabrać stąd, na przykład trójkątów do bilarda i proszę Państwa, przetrwały wiele, wiele godzin tutaj. Leżały sobie tam na beczce, spokojnie położone i tutaj przyszedłem i zabrałem je. Także nie jest źle, nie jest źle. Żegnam Państwa. Tutaj widzą Państwo ten gmach liceum Wyszyńskiego w Staszowie. Nie widzą Państwo wszystkiego, no bo jest oczywiście ciemno. Z tym, że ja tutaj nie przyszedłem specjalnie, żeby filmować ten gmach. Ja tutaj przyszedłem w innym celu, bo taki pijaczek się kręcił tam po rynku. Ja się bałem, że może coś tam, chcąc nie chcąc, uszkodzić te stoły, więc ja go odchylowałem w inne bezpieczne miejsce. Znaczy, poradziłem mu, żeby sobie poszedł gdzieś tam, bo nie wiedział, gdzie się ma zrzemnąć. Ja mu tam coś poradziłem, ale nie będę tych takich porad udzielał za darmo przez internet. W Staszowie, bo bym napędził być może jakiejś instytucji za dużo klientów w noc, więc jednego odholowałem, no bo sprawa była na tyle istotna społecznie, ta świetlica taka społeczna, ważna, warta jest tego, żeby jeden pijaczek spędził sobie noc w jakiejś instytucji, która nie jest hotelem, a tam można przynocować. To ja od pana Stefana wiem, pan Stefan. Ten taki starszy pan, który tam raz był na filmiku z bilardem, no i raz tam na temat tych moich szans na burmistrzowanie w tym mieście się wypowiadał negatywnie, zdecydowanie negatywnie i miał rację. Więc odholowałem go, no na przykład przechodzę tutaj, bo włączyłem kamerkę, bo ja zapomniałem, że jak zwykle wątki mi się tam plątały, wątki mi się urwały. Mówiłem, że w pewnych instytucjach jest zdrowa hierarchia, czyli ktoś, kto jest dobry, awansuje, ktoś, kto jest słaby, no to tak jak w policji, to może nie przeżyć, dlatego że jeżeli będzie słaby, czyli słaby nie fizycznie, ale słaby intelektualnie, no nie rozpozna dobrze sytuacji, nie zauważy, że jeden z tych bandziorów, który jest bardzo, bardzo miły, a akurat próbuje tam jakiś nóż otworzyć sobie sprężynowy, albo ktoś go tam gdzieś odciąga na bok, niby żeby mu tam, załóżmy, jakąś łapówę dać, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby dać mu jakimś łomem po łbie. Więc no, inteligencja jest istotna w takiej pracy policjanta i dlatego średni poziom policjantów intelektualny jest na pewno wyższy niż średni poziom dyrektorów szkół państwowych w Polsce. To jestem o tym przekonany na 100%. Bo jeżeli chodzi o awanse takie zawodowe w nauczycielstwie, w edukacji tej państwowej, to tam jest zupełnie na odwrotkę. Jak ktoś jest inteligentny, nie ma najmniejszych szans, żeby tam wyjść wyżej, chyba że jest tak sprytny, przebiegły, wytrwały, jak pan Adam Koziński, dyrektor, który i za komuny był dyrektorem, i komuna się skończyła, też był dyrektorem. No, są wyjątki, no, każda reguła ma wyjątki. Znaczy pan mój taki idol trochę, intelektualny pan Korwin-Mikke, to uważa, że to jest głupio tak mówić, że każda reguła ma wyjątki. No ale powiedzmy tak sobie powiedziałem. O, tu widzą Państwo kościół świętego Bartłomieja. Tu jest taka figurka Matki Bożej. Tam jest stara plebania, no też tam robiłem zakusy, żeby tam zrobić świetlicę, ale też nieudane. A przejdę się tamtędy akurat. To zobaczą Państwo, że no, spore miejsce i dosyć dobre. Co prawda tu jest taka ruchliwa ulica, ale akurat idzie tutaj ostro w dół, więc ci, którzy podjeżdżają pod górę, to nie ma problemu, bo oni chcąc nie chcąc jadą wolno, a ci, którzy zjeżdżają, no to też się nie rozpędzają, bo tu jest akurat skrzyżowanie, no więc pod tym komunikacyjnym względem nie byłoby może miejsce na najlepsze, najszczęśliwsze, ale jeżeli chodzi o to, że blisko kościół, dla mnie to jest istotne, żeby kościół był blisko świetlicy, bo moglibyśmy jakieś łączone zajęcia robić, w sensie takim, że tu sobie gramy, coś tam się uczymy, ale ja sobie idę na mszę świętą i na przykład część by chętnie pewnie poszła.
Dlatego, że moim celem nie jest gra w bilarda. Ja nie jestem bilardzistą, ja jestem beznadziejny w bilarda. Czy bilard nawet. Ale oglądałem sobie filmik, proszę Państwa, dzisiaj znowu się wątek jakiś splątał. Na internecie klub bilardowy w Kielcach jest na poziomie niesamowitym. Jest to najlepszy chyba klub bilardowy w Polsce wręcz. Tam mają mistrzów świata w różnych rodzajach bilarda. Mistrzów Polski to na pewno też tak. I ja to wiedziałem wcześniej, ale jeszcze ta ciocia mi przypomniała, jak ta ciocia, którą o mało nie zabiłem informacją, że kupiłem jej bilard do pokoju dużego, bo do małego nie wejdzie. No więc... Aha, chciałem o tym awansie zawodowym w edukacji. No, awans zawodowy w edukacji to się odbywa na zupełnie innej zasadzie, takiej antyzasadzie. Trzeba być pokornym takim cielątkiem, trzeba umieć wchodzić w dolnio-tylnie części ciała różnych decydentów, od których to będzie zależało ten awans, no i masę różnych takich szkoleń, takich tam, jakichś tam uprawnień nazdobywać. A wiem to, proszę Państwa, z autopsji, bo pewien mój kumpel chciał być dyrektorem i został zresztą. No i właśnie wiem jak postępował. No. Dokładnie na tej zasadzie. Czyli człowiek marnował masę czasu, który mógłby wykorzystać na rozwój intelektualny, na jakieś tam szkolenia, na jakieś tam narady, na jakieś tam konferencje, gdzie ich ucono, że młodzież jest dobrem narodu i trzeba o tą młodzież dbać, a dbać o młodzież to trzeba w ten sposób, że trzeba po pierwsze tam zapewniać im zajęcia pozalekcyjne, po drugie zajęcia pozalekcyjne muszą być w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych i coś tam. I takie ględzenie. I to ględzenie odstawiał jakiś idiota, który takim ględzeniem się zajmuje, bo się do niczego innego nie nadaje najczęściej, albo mu się nie chce robić nic innego. No, nie wiem, no może z czasem się nadaje. No. Kurczę, proszę Państwa, ja tutaj się narażam. Narażam się na zniesławienie, znaczy nie się, tylko narażam na zniesławienie koleżankę z klasy, która działa na tym zjeździe szkolnym, jak był ten zjazd szkoły, stulecie szkoły, to tu jest taki Caritas. Tutaj były zbiórki ministranckie, proszę Państwa. Jak byłem ministrantem, to tutaj były salki takie lekcyjne, lekcje religii tu się odbywały. Tutaj też mieszkał chyba z jeden albo może i dwóch księży tam z jednej strony, a tam tędy się wchodziło na zbiórki ministranckie i tam, proszę Państwa, był stół tenisowy i ten stół tenisowy to był jednym z głównych motorów napędzających ilość ministrantów, bo to było jedno z niewielu miejsc w Staszowie, gdzie można było pograć w tenisa. Była zbiórka ministrancka w piątek. O, ta kamerka się... Tak, aha, proszę Państwa, jest mnóstwo wilgoci, widzą Państwo. Pokażę Państwu taką rzecz. O, deszcz nie pada, natomiast jest mnóstwo wilgoci. Nawet ta kamerka moja też odczuwa chyba tą wilgoć momentami. Więc w piątek były zbiórki ministranckie i po zbiórce się grało w tenisa stołowego. Pamiętam, był tam taki szef ministrantów, taki Kazik Darowski, bardzo no, lubiłem go i nadal go lubię i cenię. No to właśnie taki drobny szczególik, że ja byłem takim małym smarkaczem tam 7-letnim, grałem w bilarda i on mnie tam bardzo chwalił. Znaczy nie bilarda, tylko w tenisa stołowego i mnie chwalił, że o, pierwszy raz grasz i tutaj tak świetnie grasz i tam nawet pozwoli mi chyba z sobą wygrać. No także taki chwyt psychologiczny trochę zastosował zapewne, który ja stosuję też, że no, jak ktoś coś zaczyna, trzeba mu dać wygrać. No tak, ale chodziło mi o ten awans zawodowy, że ten awans zawodowy w tym dyrektorstwie państwowym w Polsce to jest anty... Kierują tym wszystkim zasady, które są antyskuteczne, czyli dyrektorem szkoły przeważnie zostaje człowiek mało rozgarnięty, bez żadnej jakiejś własnej inicjatywy, nauczony tam ciągle jakieś szkolenia odbywać i narady, nauczony się tylko zabezpieczać na wszystkie strony, że jakąś decyzję jak ma podjąć, to na wszelki wypadek. No, proszę Państwa, no, podam Państwu przykład. Jak ja chciałem zrobić świetlicę w Liceum Wyszyńskiego, jeszcze za poprzedniej pani dyrektor, pani dyrektor Zdrojkowskiej, no to pan dyrektor Koziński załatwił z nią, że ta świetlica tam będzie. Taka malutka świetliczka w takim
malutkim pomieszczeniu, bo wtedy to miałem inną koncepcję, że to wtedy komputery były bardzo drogie, więc komputerami można by ściągnąć młodzież z jakichś takich zagrożonych rodzin i dzieci, żeby tam się trochę pouczyły. Na komputerze można było różne edukacyjne rzeczy robić, a przy okazji byłyby książki, tam mogłyby sobie poczytać też. A no, ale tam o tenisie, bilardzie to nie było mowy, bo to było za małe to pomieszczenie. To było takie mieszkanko, które jest od strony policji, tam w liceum, w budynku liceum. Tam kiedyś mieszkały Amerykanki, które uczyły angielskiego. Na przykład tam mieszkała jedna z pań, tam woźne mieszkały przez jakiś czas. Pani woźne, tam mieszkali nauczyciele czasami. No i o to chodziło, no i pan dyrektor z nią tak na gębę, że tak powiem, załatwił, że takie coś tam będzie można zrobić. Pan dyrektor Koziński, bo ja go o to prosiłem, bo powiedziałem mu, że ten pomnik, który mu mam wybudować, to niech będzie na przykład świetlicą. Czy pan dyrektor by na taki pomysł przystał? I pan dyrektor powiedział, no to jest świetny pomysł, Wojtek. Tam sobie żeśmy wypili po lampce koniaku, który przyniosłem z sobą, wiedząc, że pan dyrektor ma skłonność do akurat tego typu napojów, z tym, że nie nałogową, po prostu no, w towarzystwie akurat lubi się napić czegoś takiego, tak przypuszczam. No i wtedy miałem rację, bo akurat wypiliśmy tą lampkę koniaku za pomyślność tej świetlicy. Oczywiście nie w szkole, to wszystko działo się w jego mieszkaniu, więc żeby ktoś sobie nic złego nie pomyślał. No i potem się okazało, że ta sprawa nie jest załatwiona jednak, bo pani dyrektor tam prosiła, żebym napisał do Rady Powiatu. Rada Powiatu, napisałem takie pismo, Rada Powiatu tam po miesiącu mnie skierowała, jak poszedłem się dowiedzieć o los tego pisma do pani dyrektor. Pani dyrektor nie mogła mnie przyjąć. Przez cztery moje tam podejścia ani razu nie miała czasu. Potem pani dyrektor zwołała Radę Pedagogiczną w tej sprawie, czy żeby Rada Pedagogiczna zaopiniowała tą niezwykle trudną i skomplikowaną kwestię zrobienia świetlicy na 15 metrów kwadratowych z boku szkoły, za osobnym wejściem nawet. No i proszę Państwa, no, tak to jest. No, tego typu ludzie rządzą z polską państwową oświatą. A przez to mamy to, co mamy, czyli mamy tutaj bilardy, stoły bilardowe po 6 tysięcy złotych sztuka średnio. Średnio, bo tam jeden może kosztować 5500, a drugi może kosztować 6800, bo ja byłem tak zaaferowany, tak zagodzony, że ja tam nawet nie sprawdzałem dokładnie, no po prostu była faktura, firma jest poważna i porządna, więc tam nie wiem dokładnie, ile konkretny stół kosztował, wiem mniej więcej, tam orientowałem się w cenach, że stół taki bez bladu kamiennego kosztuje tyle, blat kamienny, dopłata taka, potem ta pokrywa taka konferencyjna taka, transport tyle, montaż tyle, no i to wszystko razem wypadło, że stoły są po 6 tysięcy średnio biorąc sztukę. No chyba ten filmik tutaj skończę, bo wróciłem na miejsce. Odholowałem takiego troszkę podpitego człowieka, który mógł. Bałem się, że po prostu chcąc sobie zanocować, to wlezie mi pod stół na przykład. A jak wlezie pod stół, no to nie wiadomo, co z tymi caratkami, że tak powiem, zrobi przy wychodzeniu spod tego stołu. A ja tam siedząc w beczce, no śpiąc w beczce, no mogę nie mieć kontroli pełnej nad tą sytuacją, chyba żeby sobie peryskop jakiś tam zamontował. O, widzą Państwo, człowiek cały czas się rozwija, cały czas się uczy, więc jak podejmie się jakichś trudnych wyzwań, to zawsze się czegoś nauczy. O, proszę Państwa, właśnie tutaj za chwilkę do tej beczki wejdę, z tym, że no wcześniej pojadę na górę, by się wykąpać oczywiście. I tam w tej beczce sobie spędzę resztę nocy. Już, szczerze mówiąc, to tak niedużo zostało, bo jest godzina, a niech Państwo zobaczą. A pokażę Państwu lepiej na tym zegarze miejskim, tak to nazwijmy, na zegarze ratuszowym. O, widzą Państwo, jest godzina za 5:05. Ja tu już parę razy odchulowywałem tak różnych ludzi z tego miejsca i czasami to naprawdę z wielkim poświęceniem to było, bo czasami to trzeba było się z takim odchulowywanym sporo, że tak powiem, napić, żeby go odchulować. Bezpieczne miejsce i naprawdę powiem Państwu, że jest mądre takie powiedzenie, że Boże, chroń mnie od przyjaciół, bo z wrogami to daję sobie radę sam. No czasami, jeżeli ten odchlebywany jest na dodatek jakimś tam no, sympatykiem, to ciężko go odchlebować, naprawdę. Trzeba sporo się nadrinkować, żeby go odchlebować. I potem główka rano boli. No, było tak niedawno.
jak zwykle wątek mi się urwał, sama puenta została urwana z tego wątku, no więc powiem Państwu tak, że a propos tej świetlicy, którą chciałem tam założyć no, już kilkanaście lat temu w Elo Wyszyńskiego w takiej małej salce, to pani dyrektor się ustnie zgodziła panu dyrektorowi Kozińskiemu, potem okazało się, że muszę pisać pismo do Rady Powiatu o tą zgodę, potem Rada Powiatu odesłała mnie do pani dyrektor oczywiście, przecież to ona decyduje, potem pani dyrektor zwołała Radę Pedagogiczną i Rada Pedagogiczna wypowiedziała się negatywnie na ten temat. Jest taki protokół Rady Powiatu i tam w tym protokole Rady Powiatu jest protokół Rady Pedagogicznej. No i tak to się wszystko skończyło. A nie, proszę Państwa, nie skończyło się, bo ja po paru latach zrobiłem nielegalnie podziemnie świetlicę w tej samej szkole, u tej samej pani dyrektor i ona przez półtora roku nie wiedziała, że takie coś ma w szkole, że takie zberzeństwa się dzieją w jej szkole. Dowiedziała się z prasy, była no, wielka awantura w sumie, bo oczywiście wpada na pomysł, żeby nas natychmiast wywalić, jak się dowiedziała. Przyjechała telewizja, dwa razy była chyba na telewizja, tak, z tymi antenami satelitarnymi TVP Info. Nie, dwa razy byli, tak. Radio Kielce też było dwa razy z tymi antenami. No, gazety pisały, Echo Dnia, tam jeszcze inne gazety. No, ale wywalono nas i koniec, i tam oczywiście miał być jakiś rytualny, wielki remont, który tam był potrzebny, tak jak psu piąta noga. No i proszę Państwa, no, ten wątek świetlic to jest po prostu niekończąca się opowieść. Nawet ktoś mi zarzucał tam w internecie, że ho, 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 ten Zalewski się przechwala, co on nie może, kilkanaście lat nie może świetlicy założyć w Staszowie i no, taki jest mądry, taki jest zdolny. No nie, proszę Państwa, zdolny jestem i tym razem założę, naprawdę założę. Żegnam Państwa, no muszę na ten golejów. Proszę Państwa, zdolny jestem, ale nie na tyle, żeby zasłonę obiektywu otworzyć przed zaczęciem nagrania, a jak Państwo wiedzą, ja nie widzę, co nagrywam wtedy, kiedy kamerkę mam na siebie, więc spróbuję tu jeszcze raz pokazać się Państwu, że to jestem ja, nie magister Zarzycki. I proszę Państwa, golejów i do beczki, oczywiście wcześniej paciorek i do beczki. Żegnamy.